Święty, mocny, nieśmiertelny. Święty, mocny, nieśmiertelny. Majestacie swym niezmienny. Majestacie swym niezmienny. Aniołowie się lękają, aniołowie się lękają, gdy na jego twarz patrzają, gdy na jego twarz patrzają. Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie. Chwała i cześć Jezusowi. Chwała, niech będzie chwała. Takiemu chwała i cześć. Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie. Cześć Jezusowi, chwała, niech będzie chwała, takiemu chwała i cześć. Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie, chwała i cześć Jezusowi. Pane z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Odyszała się, gdy znowu wielki tłum był z Jezusem i nie mieli co jeść, przywołał do siebie uczniów i rzekł do nich: żal mi tego ludu, bo już 3 dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść. A jeśli puszczę zgłodniałych do domu, za słabną drogę, bo niektórzy z nich przyszli z daleka. Odpowiedzieli uczniowie: skąd tu na pustkowiu będzie mógł ktoś nakarmić ich chlebem? Zapytał ich Jezus: ile macie chlebów? Odpowiedzieli: 7. I polecił ludowi usiąść na ziemi. A wziąwszy 7 chlebów, odmówił dziękczynienie, połamał i dawał uczniom, aby je rozdzielali. I rozdali ludowi. Mieli też 7 rybek i nad tymi odmówił błogosławieństwo i polecił je rozdać. Jedni do sytości, a pozostałych ułomków zebrali 7 koszów. Było zaś około 4000 ludzi.
ludzi. Potem Jezus ich odprawił. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. A jeśli ich puszczę zgłodniałych do domu, zasłabną w drodze, bo niektórzy z nich przyszli z daleka. Kochani, Pan Jezus troszczy się o to, abyśmy nie zasłabli w drodze. Każdy z nas ma swoją drogę życia, szczególną drogą, tak jak tu też przypomina nam ten napis i ten obraz. Szczególną drogą jest małżeństwo. I są takie chwile w życiu małżeńskim, że można zasłabnąć, że ta miłość gdzieś pomału nieraz gaśnie, przygasa. Dlatego Chrystus daje nam Eucharystię, daje nam siebie samego, abyśmy nie zasłabli. To znaczy, aby nasza miłość, szczególnie wasza miłość w małżeństwie, nieustannie się odnawiała. Dlatego chciejmy, szczególnie wtedy, kiedy w drodze słabniemy, kiedy jest nam trudno, szczególnie w tym życiu małżeńskim, rodzinnym, kiedy przychodzą różnego rodzaju kryzysy, chciejmy nie tyle liczyć na siebie i na swoje siły, ale chciejmy liczyć na Chrystusa. Chciejmy nadzieję położyć w Nim. Rodzina umacnia się Eucharystią. Eucharystia, Chrystus umacnia nasze rodziny w drodze. Chciejmy z tego daru Bożej miłości, szczególnie w naszych rodzinach, małżeństwach, korzystać. O powietrza głodu, ognia i wojny, wybaw nas, Panie. O powietrza głodu, ognia i wojny, wybaw nas, Panie. O powietrza głodu, ognia i wojny, przy tym ołtarzu pomódlmy się za tych, którzy przygotowali ten ołtarz. Także wspomnijmy tych, którzy w minionych latach przygotowywali, którzy już odeszli już do Chrystusa, do życia wiecznego. Chcielibyśmy wspomnieć wszystkich dobroczyńców, chcielibyśmy modlić się o Boże błogosławieństwo. Chcemy także objąć modlitwą wszystkie te miejsca i tych ludzi, którzy w okolicy naszego rynku się obracają. Chcemy modlić się za pobliski tu urząd, za wszystkich rządzących naszym miastem, o dar Ducha Świętego, dar mądrości, dar wierności Ewangelii, kościom chrześcijańskim. Chcemy modlić się także za wszystkich nauczycieli, wszystkich wychowawców pobliskiej szkoły. Chcemy modlić się za wszystkich, którzy tutaj pracują, którzy tutaj się spotykają. A módlmy się modlitwą, której nas nauczył Jezus Chrystus, Ojcze nasz. Przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Wieczne odpoczywanie nad wszystkim zmarłym dać, Panie. A światłość wieku i stanie Pani świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Na wezwanie odpowiemy, aby uwiecznić pamięć swoich cudów. Alleluja. Pan dał pożywienie swoim czcicielom. Alleluja. Aby uwiecznić pamięć swoich cudów. Alleluja. Módlmy się. Tchnij w nas, Panie, Twojego ducha miłości i w swojej dobroci doprowadź do jedności wszystkich, których posilasz najświętszym chlebem niebieskim przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
nagrywam wszystko. Nie? Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego niech wstąpi na was, niech zachowa nasze miasto, niech strzeże naszych miejsc pracy, urzędów, szkół, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bądźże pozdrowiona, Ostryjo żywa, które Jezus Chrystus bóstwo ukrywa. Witaj Jezu, świętej hostyni. Thank you.